mam taki cudowny teatr, który bardzo dużo podróżuje, nie tylko po Polsce, ale i po świecie. I przynajmniej raz w roku jesteśmy w Stanach, Nowy Jork, Chicago właśnie, tam gdzie jest najwięcej Polonii, rzecz jasna. I faktycznie byliśmy w takiej trasie w Nowym Jorku i w Chicago. A ja zawsze korzystam z tej okazji, kiedy jesteśmy i gramy, to staram się odwiedzać właśnie lokalne galerie sztuki. Ja w ogóle jestem miłośniczką książek, obrazów i wszystkiego, co staroświeckie się śmieje. Więc lubię też odwiedzać antykwariaty. I nie omieszkałam oczywiście w Chicago odwiedzić Institute of Art i zobaczyć na żywo mój kochany obraz Hoppera. Polonia jest bardzo spragniona swoich rodzimych gwiazd i bardzo nas ciepło przyjmuje. My jesteśmy też takim teatrem, który wychodzi do widza, to znaczy po zakończonym spektaklu zawsze wychodzimy do naszych fanów, podpisujemy zdjęcia, plakaty, rozmawiamy z nimi, więc zostajemy do późnych godzin. Bardzo często nas ta amerykańska straż i ochrona już naprawdę wyprasza, bo oni tego nie rozumieją. Bo nie zdarza się tak, żeby w teatrze zostawali aktorzy i podpisywali właśnie panom kartki, zdjęcia. Ale my wiemy, że oni tak bardzo się cieszą na to spotkanie z nami, że zawsze chcemy poświęcić im trochę więcej czasu niż po prostu spektakl. Więc bardzo życzliwie. W zeszłym roku też odwiedziliśmy Londyn i tą taką trochę młodszą Polonię, bo ja zauważyłam, że w Stanach mamy tą starszą Polonię, która wyjechała w 80-tych latach, na początku może 90-tych, a w Londynie mamy taką Polonię młodą, która wyjechała za pracą paręnaście lat temu. I zabawne, bo w Stanach najpopularniejsi są nasi starsi aktorzy, pan Jan Kobuszewski, pan Wojciech Pokora, a w Londynie największą popularnością cieszyłam się ja, bo okazuje się, że właśnie ci ludzie wyjeżdżali, kiedy ja zaczynałam karierę i oni mnie pamiętają z tych pierwszych filmów, z tych pierwszych seriali, to było bardzo miłe.